Ze mną bramkarz naszej drużyny, Arek Leszczyński. Arku, święta i po świętach. Ochłonęliście nieco po sobotniej porażce ze Zniczem? No, musieliśmy przyjąć niestety wynik taki, jaki był. Zapomnieliśmy już o tym meczu i myślimy o kolejnym z Olimpią Elbląg. No właśnie, jutro gracie z Olimpią. Jak nastawienie przed tym spotkaniem? Tak jak przed każdym, skoncentrowani w 100% już na meczu, nie myślimy o tym, co było, tylko o tym, co będzie. Chcemy zdobyć kolejne 3 punkty i gdzieś tam może utrzymać to miejsce nad strefą spadkową, albo gdzieś tam wyżej się wzbić. Na pewno podejdziemy do tego w meczu w 100% skoncentrowani i no i tak jak już mówiłem, po kolejne 3 punkty. Odbiegając nieco od jutrzejszego spotkania, po powrocie zagrałeś już kilka spotkań w pierwszej drużynie naszej. Powiedz mi, jak czujesz, jak wprowadziłeś się do zespołu na nowo? Znaczy, szatnia szybko mnie przyjęła, ponieważ znałem już kilku zawodników, także łatwiej mi było do niej wejść. Bardzo jest tutaj dobra atmosfera, także nie miałem jakiegoś większego problemu z tym. No a po meczach, no co, no uważam, że przez te 3 mecze były takie momenty, w których mogłem więcej dać od siebie, ale uważam, że pozytywnie wystąpiłem w tych 3 spotkaniach. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo również.